Złoty pociąg wzbudził zainteresowanie jeszcze zanim dotarł do naszego województwa. Dziś zobaczyć go było można w naszym regionie na trasie Szczecin - Główny - Chojna. Już jutro pojedzie m.in. do Kamienia Pomorskiego. Województwo zachodniopomorskie podpisało ogromny kontrakt, wart 250 milionów złotych, na wykonanie i dostarczenie 17 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W złotych barwach jeździć będzie tylko Impuls, który jako pierwszy z tej dużej puli trafił do naszego regionu, tworząc idealną promocję i sposób na zwrócenie uwagi na Pomorze Zachodnie.